Amator to osoba zajmująca się czymś nieprofesjonalnie, nie mająca doświadczenia w danej dziedzinie. Miłośnik czegoś, osoba znajdująca w czymś przyjemność, człowiek zajmujący się czymś hobbystycznie. Osoba mająca upodobanie w czymś, lubiąca coś. Osoba chętna do nabycia czegoś, zainteresowana czymś, reflektant. Tak o amatorstwie mówi słownik języka polskiego. Więc amator to przeciwieństwo zawodowca lub z łaciny miłośnik. Od zawodowca blisko do rutyniarza, a rutyna robi z artysty rzemieślnika. Wywodzący się z ruchu amatorskiego reformator teatru Konstanty Stanisławski mówił, że trzeba kochać teatr w sobie, a nie siebie w teatrze. Działający w Domu Kultury Śródmieście Teatr Dojrzały z pewnością nie gra z egoistycznych pobudek. Co nimi prowadzi? O, teatr to moja pasja. Przy tym to najłatwiejszy sposób zbliżenia się do Panny. Co o teatrze myśli Marta Lewandowska, założycielka zespołu? O to pytają aktorka Teatru Dojrzałego, pani Alina Szczepanik. Marto, stworzyłaś i zajmujesz się prowadzeniem Teatru Dojrzałego od 2006 roku. Proszę, powiedz, po co, dlaczego, jak i z kim? O Mario, od 2006, naprawdę? Kurczę, mam nadzieję, że mamy 2010 dopiero. Ale tak serio, to... Postanowiłam w tym 2006 roku poprowadzić zajęcia z seniorami, bo wcześniej prowadziłam ze studentami, z młodzieżą i z dziećmi i stwierdziłam, że nie robiłam czegoś takiego jeszcze z seniorami i zobaczymy, co z tego wyniknie. I przyszłam do Asi Radeckiej, która pracowała i pracuje nadal w Domu Kultury Śródmieście. Złożyłam taki projekt i tak od 2006 roku sobie próbujemy. Początkowe formy były, wiadomo, krótsze, bo to też chodziło o bycie na scenie. Bo przyszły osoby niedoświadczone, które z teatrem miały niewiele wspólnego, albo tak jak jedna z aktorek teatru miała, ale tańczyła w balecie, to jednak jest trochę coś innego. Ale tu nie było problemu jakby z tym, że gra się do widowni, prawda? Bo tu problemy są różne. Nie zniszczyłam teatru, myślę, taką mam nadzieję, od tego 2006 roku. Działamy do dzisiaj, więc to chyba dobrze. To chyba dobrze. W tamtym roku obchodziliśmy tak zwane dziesięciolecie teatru, z tym, że to było oczywiście nie dziesięciolecie, tylko odpowiednio przedłużone o te kilka lat, które akurat na COVID przypadły. I to była już nasza z kolei siódma czy ósma sztuka, taka już na poważnie, bo początki to były Jasełka, jakieś takie krótkie scenki. Natomiast później Marta na tyle nas już podbudowała i wyszkoliła, że zaczęliśmy chcieć grać poważniejsze, trudniejsze. No i tak doszliśmy do Bałuckiego. Pierwsza to była Bałuckiego Grube Ryby. Tak, i to zaczęło się takim sposobem trochę, bo na początku powiedziałam, że zrobimy sobie taką próbę czytaną. Potem, że zrobimy sobie coś na zasadzie, czy to gramy, że część będzie odgrywana, część mówiona, ponieważ ilość tekstu zaczęła przerażać uczestników teatru, w związku z tym no, trzeba było trochę jakoś podejść. No i tak coraz więcej dawałam do nauki, coraz więcej, aż w końcu stwierdziłam, no to już możemy zrobić cały spektakl. I tak powstały właśnie Grube Ryby, do której do sztuki mamy chyba wszyscy największy sentyment, bo to była jedyna taki półtorej godzinny spektakl z przerwą. I świetnie się przy tym bawiliśmy, dużo to kosztowało pracy, bo co wiadomo, no wcześniej jak Ala wspomniała, to były Jasełka, potem mieliśmy takie scenki oparte na tekstach Grodzieńskiej albo mieszankę różnych tekstów, ale to wszystko gdzieś było taką jakąś kompilacją różnych, niecałościowego spektaklu. Tak się zaczęło i od Grubych Ryb już tak poszło, już nie bawimy się w żadne krótkie formy, tylko bierzemy się za literaturę. A jakoś tak do Bałuckiego nam blisko, może zachęcone tymi Grubymi Rybami. I tak poznajemy nowe sztuki z Bałuckiego. I tutaj ciekawostka, bo ostatnio grałyśmy, przedwczoraj nawet, grałyśmy w Izabelinie spektakl Teatr Amatorski Bałuckiego. I tam dyrektorka przyznała się do tego, że jest po polonistyce i uczyła się Bałuckiego na studiach, ale tej sztuki nie znała. To było takie ciekawe dla nas, że z przyjemnością oglądała, bo nawet nie słyszała, w ogóle nie skojarzyłaby tego tytułu z Bałuckim. Nawet podeszła do mnie i pytała się, czy teatr amatorski to jest teatr amatorski, czy
to jest, co jest nazwą sztuki. Więc mówię, Teatr Dojrzały to jest nazwa teatru, a Teatr Amatorski jest nazwą sztuki Bałuckiego. I dzisiaj gramy Teatr Amatorski Bałuckiego, a przygotowujemy się również do Bałuckiego, do sztuki równie mało znanej co Teatr Amatorski, która ma tytuł Kultura z oświatą. Komedia też. Komedia. Zostajemy przy komedii. Podczas ostatniej premiery właśnie Teatru Amatorskiego prowadzący, zapowiadający powiedział, że Teatr Dojrzały nie tylko z nazwy, a Marta Lewandowska jest coraz bardziej dojrzała. Czy ty się z tym zgadzasz i czy mogłabyś to rozwinąć? Skandal, który tak powiedział. Teatr Dojrzały nie tylko z nazwy. Tak, no bo większość uczestników jest w tak zwanym wieku postmłodzieńczym. I ja już trochę też. Niestety, starzejemy się razem z zespołem. Czy jestem bardziej dojrzała? Myślę, że jestem bardziej wyrozumiała, tak jak tu słyszę niektóre koleżanki, czyli chyba trochę spokojniejsza. To was musiałabym się zapytać, czy jestem bardziej dojrzała. Zmieniam się? Bardzo, bardzo. Marta się zmienia nie tylko dlatego, że czas upływa, ale dlatego, że też zdobyła jakieś doświadczenie na nas. Także wspólnie chyba żeśmy dochodzili do tej dojrzałości scenicznej. Nie tej dojrzałości wiekowej, tylko właśnie scenicznej, tak Marta? Tak, myślę, że się z tym zgodzę, że to znacznie łatwiej się już teraz pracuje, bo udało nam się stworzyć zespół, co nie było łatwe, co jest kluczowe w prowadzeniu takich zespołów teatralnych, amatorskich czy nie amatorskich. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że tragedią dla zawodowego aktora jest zapomnienie o amatorstwie. Ja się tego bardzo trzymam i bardzo w to wierzę i traktuję to jako cenną lekcję, bo amatorzy robią wszystko z zamiłowania, z pasji, bo się chce. Zawodowcami już potem różnie bywa, prawda? Na początku jest fan, jest fajnie, a potem no to tak już różniej. A tu jeszcze cały czas widzę w babkach tą i w mężczyznach, bo czasami się pojawiają tacy u nas w zespole, ale jednak trzon grupy tworzą kobiety. No wiadomo, z dziewczynami nigdy nie jest źle. Ja mam takie pytanie do ciebie, słuchaj. Młoda dziewczyna, 2006 rok, dlaczego seniorzy? Dlaczego nie dzieci? Dlaczego nie ludzie w dojrzałym, takim nie w dojrzałym, w wieku tam produkcyjnym, tylko seniorzy? Co ci przyszło do głowy? Co dobre pytanie, co mi przyszło do głowy? No chciałam spróbować czegoś innego, chciałam zobaczyć, jak to będzie właśnie z seniorami, bo czym jest wiek? Wiek nas w niczym nie ogranicza. Jak widzicie na swoim obrazku, w niczym nas nie ogranicza i w każdym wieku można spełniać swoje marzenia. I chciałam stworzyć gdzieś taką przestrzeń, że jeżeli są osoby, które... Wiadomo, życie nami różnie kieruje i mamy różne etapy w życiu. Najpierw jak my jako kobiety, to wychowujemy dzieci, poświęcamy się i tak dalej. Nie zawsze mamy czas na swoje pasje. Jak ktoś ma, no to chwała mu za to, że potrafi sobie tak czas zorganizować, ale no wiadomo, że przy dzieciach, przy takim codziennym życiu, przy pracy, która musi być zarobkowa, bo z czegoś trzeba żyć, nie zawsze mamy taką możliwość, a tutaj chciałam stworzyć taką przestrzeń dla tych, którzy zawsze chcieli, gdzieś ten teatr był bliski, ale nie było nigdy po drodze. I się okazało, że są takie osoby, że się zgłosiły i dla mnie największą frajdą i czymś takim, co pcha mnie do przodu, takim motorem napędzającym jest to, że widzę, że ze spektaklu na spektakl, tak naprawdę z zajęcia na zajęcia, ciągle się rozwijamy i to jest piękne. Że ciągle gdzieś przeskakujemy jeszcze kolejny level, jeszcze kolejny level, że nigdy nie jest dostatecznie dobrze i ciągle chcemy jeszcze więcej, więcej i więcej i to jest fajne i to nas trzyma. Bo tak naprawdę no to nie spotykamy się też tylko po to, żeby tworzyć sztukę, którą robimy, ale najważniejsze są też te relacje między nami, bo my często spotykamy się i rozmawiamy zupełnie o rzeczach niezwiązanych z teatrem, tylko o życiu i tak. I to fajnie, no z dziećmi sobie tak nie pogadam. No bardzo dużo tego, że ciągle można chcieć, że coś takiego jak czas, jak odległość nie istnieje, bo są osoby, które dojeżdżają, jak Krysia dojeżdża z Izabelina, przesiada się w dwa autobusy chyba dwa razy w tygodniu, które gdzieś tam z Ursynowa, z różnych miejsc Warszawy, co mi się wcześniej wydawało, że jakbym miała tyle lat, to by mi się nie chciało, a
babki pokazują mi, że można i że nie ma ograniczeń, że tak naprawdę my sami sobie stwarzamy ograniczenia. I tak jest. Jeżeli wyrzucimy te wszystkie ograniczenia, to okazuje się, że można wszystko, bo można w wieku 70 lat czy nawet 80, bo tutaj mamy też osoby w tym wieku, pokonywać swoje strachy, swoje bariery, iść do przodu i nic nie zatrzymuje. I to jest super. Czego chcieć więcej? Czy jest różnica? Znaczy jest różnica w przygotowaniu może, w takim wstępnym początku zajęć, bo wiadomo, że jeżeli mamy nową grupę, no to pierwsze zajęcia są tak zwane zajęcia otwierające, prawda? I to, co można zrobić z młodzieżą czy ze studentami, czyli można zamknąć się w sali, poganiać ich po tej scenie tak, żeby się zmęczyli, w ogóle tego tu zrobić nie można, bo to... To kogoś krzyży łypie, są różne przeciwności, tak można nazwać. Koleżanka na przykład ze sceny się potrafi spaść, więc ale odpowiednio, ale takie rzeczy są. I tu była ta trudność, bo czy jest między nami różnica wieku? Ja jak wchodzę na zajęcia, jej nie widzę. Nie ma różnicy wieku. Nie mam poczucia, że ja jestem o wiele młodsza, a babki są o wiele starsze. Tutaj myślę, że odwrotnie też gdzieś tak jest, że to gdzieś ginie. Nie ma. No, jesteśmy my, jest teatr. A ta różnica wieku to gdzieś tam, nie wiem, gdzieś nam umyka. Znaczy my pewnie czujemy się trochę młodsze z Martą, a Marta z nami czuje się może trochę starsza i dlatego nie ma tej różnicy. Ale co najważniejsze, to jest to, że Marcie udało się stworzyć zespół, taki prawdziwy zespół, że to już nie jest taka przypadkowa zbieranina, jak to się mówi, tylko powstał fajny, naprawdę fajny zespół, co widać gołym okiem, jak ktoś ogląda nasze przedstawienia. No właśnie, no, ale w pierwszych dniach, kiedy powstawał nasz zespół, to uczyła nas dykcji, uczyła nas zagospodarowania przestrzeni na scenie i wszystkie pierwsze kroki i taką pewność siebie, wszystko żeśmy ściągnęły od Marty. Jej ciężka praca, jej cierpliwość do nas, to wszystko dało efekt, że od 2007 roku, 2017 roku jesteśmy razem, tak? Tak, no, trzeba bardzo często to samo powtarzać wiele razy. I to nam się utrwala. No i w końcu za którymś razem załapujemy. No. Ja zapamiętałam, że trzeba grać do jednej bramki. Że gramy do jednej bramki. To jest najważniejsza rzecz, którą udało się stworzyć, bo tak naprawdę ona jest najtrudniejsza do zrobienia, żeby uczestnicy zajęć czy teatru widzieli, tak samo jest w zawodowym teatrze, że jak zapomnimy gdzieś o tym, że gramy do jednej bramki, to gdzieś się to wszystko rozłazi, a jak pamiętamy o tym, żeby grać do jednej bramki, bo nie jesteśmy osądzani w spektaklu oddzielnie. Alan jest oceniany oddzielnie, Ela, Danusia, Alinka, Jola, ktokolwiek, tylko jesteśmy oceniani jako zespół. Widz przychodzi zobaczyć spektakl i go nie obchodzą takie niuanse, czy ktoś jest lepszy, czy ktoś jest gorszy, ogląda spektakl i musimy grać do jednej bramki, bo jeżeli gramy do jednej bramki, to spektakl będzie fajny, bo wtedy wszystkie osoby grają na całość, a nie pod siebie. Bo jak gramy pod siebie, to wiadomo, to wychodzi Teatr Gwiazdorski, no były takie, ale to nie na tym polega. Najważniejszą rzeczą jest tworzenie zespołu i praca zespołowa i o to chodzi w teatrze i to cieszy mnie to, że udało się to stworzyć, a to nie jest naprawdę łatwe do zrobienia. A tu się nam udało. Ciężką pracą. Naprawdę, bo my czasami się spotykamy, często się chichramy, opowiadamy o różnych rzeczach, ale tu jest naprawdę duża, ciężka praca wszystkich uczestników. Łzy i krew. Tak. Wiemy, że jak jest rola, to najpierw ją lubimy, potem jej nie lubimy, potem ją nienawidzimy, po to, żeby znowu ją pokochać i takie są różne etapy. Na początku każdy... chce jakąś rolę, potem ta rola się nie podoba, potem znowu się podoba i jest takie szukanie, zbieranie. Albo nie chce roli, a później albo nie chce z tej roli. Takie nasze drobne kłótnie się zdarzają, a czasami nie drobne, bo to jest równie jak w życiu. Ale umówiliśmy się, że no jesteśmy zespołem i dajemy sobie na takie uwagi i takie zachowania prawo, no bo tak, no to jest żywe, teatr jest żywy. I
I my też póki co jesteśmy żywi. Gdy kończymy rozmowę, teatr kończy przygotowania do występu. Odwiedzam garderobę ponownie przed samym wyjściem na scenę. A tam tremy. Mamy problemy techniczne ze światełkiem. Tremy, dobra. O Boże. Co to będzie? Jak wygląda tremę? Tak, to jest, brzmi. Nie znasz. Nie, nie. Trema to jest bardzo głębokie, takie wewnątrz. Przedstawienie zapowiadał Darek Sikorski, kierownik artystyczny Domu Kultury i wieloletni opiekun teatru. Teatr dojrzały, działający już u nas od 2006 roku. Nadal dojrzały i ciągle dojrzewający. Sztuka nazywa się teatr amatorski, ale ten teatr taki nie jest do końca. Na pewno nie jest to amatorszczyzna, amatorski w dobrym słowa tego znaczeniu i taki też Michał Bałucki nadał tytuł swojemu przedstawieniu. Życzymy Państwu miłej zabawy. Bo będzie zabawa. Choć teatr dojrzały nie składa się z zawodowców, w żaden sposób nie zdradził tego na scenie. Aktorzy i aktorki zachowywali prawdę, energię i rytm, precyzyjnie rozgrywając zarówno sceny, jak i sens całego spektaklu. Taki poziom z pewnością pomógł w wychowaniu wiernej widowni, która nagrodziła przedstawienie gromkimi brawami. Ach, doskonale się bawiłam, po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że było tak żywe, jak teatr niedojrzały w ogóle. Fakt, że ludzie bardziej dojrzali niż inni, z większym doświadczeniem, z większymi przejściami też, potrafią się tak doskonale bawić i bawić innych, to mnie po prostu, Była bardzo fajna sztuka, wszystkim nam się podobała, byliśmy sporą grupą tutaj. A co o swojej pasji mówi zespół teatru? Dla mnie teatr dojrzały jest przez 15 lat, bo tyle lat jestem od początku z Martą, która właśnie nastawia nas optymistycznie do życia. My musimy mieć energię, musimy być uśmiechnięte, mimo że boli w kościach albo w zębach, to niestety, ale musimy sobie dawać radę na scenie. Kiedyś zawsze chciałam być aktorką, tylko życie mnie troszkę inaczej skierowało i dopiero w jakimś momencie zaczęłam to realizować i dobrze się w tym czuję. Nie wiem, czy inni na to patrząc się dobrze czują, ale ja się dobrze bawię. Bawić publiczność, bo przede wszystkim nie tylko o mnie tu chodzi, ale również o ludzi, co przychodzą. Teatr dla mnie jest nauką, towarzystwem, integracją, inspiracją. Wiele, wiele zalet ma. Także ja czuję się w nim jak ryba w wodzie. Drugie, mój dom właściwie. Tutaj spędzam najwięcej czasu. Ja uważam, że dopóki będę dała radę, to na pewno tego teatru nie opuszczę, bo to jest naprawdę, naprawdę fajne życie. Uważam, że jak ktoś sobie chce przedłużyć życie, to powinien właśnie znaleźć, nie wiem, teatr, taniec, śpiew, ale nie wolno się zamknąć w domu i, że tak powiem, czekać, kiedy demencja przyjdzie. To jest moje życie. Jesteśmy bardzo ze sobą zżyci. Jesteśmy jak rodzina, dosłownie. To był Teatr Dojrzały w Nestor Radio.